Cześć, cześć, witajcie na kanale Gra na Kompa, ja jestem Pabelus, to jest kolejny odcinek Recycling Center Simulator. Proszę Państwa, wszystko mi się już tutaj przetworzyło z tego, co zleciliśmy w poprzednim odcinku, nie to, tutaj i zobaczcie, ile my tego tutaj mamy. 597 kilo. Fajnie, nie? Fajnie, a tym bardziej, że my jeszcze te prasowane plastiki mamy na palecie, więc moglibyśmy tak na dobrą sprawę tutaj jeszcze dorzucić. I ja to zrobię. Paleciaczku. O! Ja go szukam. No, bo my tam mamy paletę, więc czemu by tego nie wykorzystać? Tak jak mówiłem. No jest to coś, czego jeszcze nie robiliśmy, słuchajcie. Czyli endgame'owe plastiki, że tak powiem. No i teraz możemy sobie to wykorzystać, więc bardzo, bardzo dobrze. Dobra, poszło. I teraz możemy trzy sety tutaj spokojnie wrzucić. A przypominam, że my ten granulat plastikowy też mamy na tym, na magazynie. Raz, dwa i trzy. Proszę bardzo. I włącz. 300 takich. Ło! To będzie plastiku, a plastiku. Gdzie ja to mogę umieścić, żeby mi to nie przeszkadzało? Gdzieś tutaj. Dobra, tutaj jeszcze sporo granulatu, tu mamy 23, 44, 50, więc wydaje mi się, że to wszystko można byłoby wrzucić, ale zobaczmy, jakie są oferty. Jeśli chodzi o plastik, no to tutaj granulat, a tu? No tu mamy prasowane plastiki oraz butelki. Nie jestem przekonany, czy mnie to interesuje. Bardziej wolałbym jakieś rzeczy związane przykładowo z samym już endgame'owym tym tworem wyobraźni. A może by tutaj ponegocjować troszeczkę, bo to, szklane słoiki, 30 sztuk, to jest fajna nawet cenka, z tego co widzę. Więc zobaczmy, jak tam wygląda sprawa ze szkłem. Bo my tutaj wszystko już przerobiliśmy, tak. A ile tego tutaj jest? 233 szklanego pyłu. Ja skoczę szybko zobaczyć, czy coś mi tu nie zalega. Nie, są te szklane bloki. Ich jest 26. A tutaj coś mam w zapasie? 84. No, można byłoby to jeszcze przerobić. Natomiast tutaj możemy sobie ogarnąć 116, aha, setka i 16 tych stopionych, z tego stopionego szkła, więc niech on to robi. Dodatkowo oczywiście możemy jeszcze wykorzystać to, co mamy tam. W międzyczasie plastik się tutaj robi, przerabia się granulat, a my w takim wypadku wrzucimy te bloki. Nie idę spać, ponieważ no, chciałbym właśnie jeszcze tutaj coś może zarobić. Ja wiem, że później to będzie lepiej trochę. Aha, a sięga. Muszę się jakoś mieścić między tymi blokami.
Dobra. To byśmy mieli. Powinienem już wrzucać ten granulat tutaj do tej maszyny. Ile tego mam? No jak na razie 100 kilo. A zatem weźmy, tak jak powiedziałem, ten granulat plastikowy. Ja mam nadzieję, że ja nie pożałuję tego, że to wykorzystam, nie? Jak się później okaże, że będą zlecenia łączone, że ktoś będzie chciał coś kupić, tak jak mamy czasami takie zlecenia, że ktoś chce kupić, powiedzmy, coś plastikowego, tak jak butelki, ale też i granulat, no to... To będzie lipa. No ale zobaczymy. Jak to mówią, one cause of death, nie? Dobra. I została nam jeszcze jedna paleta. No zawsze więcej tego będzie tam do przetworzenia właśnie, czy na plastikowe butelki, czy na coś innego. Natomiast ja mam tutaj płyty pilśniowe. I te płyty pilśniowe, drodzy Państwo, wydaje mi się, że mógłbym wykorzystać do tego, co ja mówiłem tam w którymś odcinku, że sprzedaż po jednej, nie? Dobra. To mamy. Ile tutaj jest teraz? 271 kilo. Ładnie. Ile jest tych płyt pilśniowych? Aż kurde, 48. No. Szału nie ma. Dobra. Co my tutaj mamy? Co się jeszcze robi? A dużo jeszcze? Niedużo. A jaki jest zapasik? Ładny. Także szklane słoiki można by zrobić. Tam chyba też szklane słoiki były, tak? 30, 82,5 kg na spokojnie możemy. Ale najpierw ponegocjujmy. Kontrakty. Szklane słoiki. 4063 to cena wyjściowa, cena rynkowa 3150. Potargujmy się i wyjdźmy z 7000. Ok, 4200. Dobra, to my zejdźmy na 6,5. Oj. Trzeba liczyć zera. 4600. Dobra, zejdźmy na 6000. Czy będziemy w stanie uzyskać kwotę 5000? Może. Zobaczmy, czy oni się podniosą na tyle z ofertą. No dobrze, to opuśćmy już do 5000 i może na to pójdą. Okej. Udało nam się i teraz tak. To przyjmujemy. Uruchamiamy produkcję szklane słoiki, tak. 30 sztuk szklanych słoików. Szklane słoiki, 30 sztuk, 82,5 kilo surowca i pyk. I weźmy paletę. Myślę, że z plastikiem to może ja się, słuchajcie, wstrzymam do kolejnego dnia. A co to tak się nie łączy ze sobą? 48 sztuk, uziwa, jak to napierdziela się. O, widzicie? Jakby to z kauczuku było, a nie ze szkła. Matko i córko. No dobra, za chwilę będziemy mieli tutaj na pół fabryki wywalone to wszystko. To zamówienie w 4 dni można zrobić, ale...
Zobaczmy, co tam by jeszcze może było. Zobaczmy personel przede wszystkim jeszcze. Ale mnie interesują zbieracze śmieci. Oj, ile to jest? To jest chyba 77. 76. A ile tu jest, kurczę? Bo nie widzę. Ja cię kręcę. To jest tak tutaj, że no nie widać tego. Bo nie chcę tego zwolnić, jeżeli tu się okaże, że jest jakoś malutko. A nie widzę ani gwiazdek, ani nie wiem, co to za cyfra jest. Czy to jest czwórka? Chyba tak mi wygląda na czwórkę. Jeśli chodzi o asystentów, to no my mamy lepszą asystentkę. Dobra. Czy tu już się skończyło robić? Najwyraźniej chyba tak. Okej. 30 sztuk zrobiło. Zamarkujmy. Niech robot nam to odwiezie na magazyn. Tutaj jak tam z plastikiem stoimy. Jeszcze się robi. Wydaje mi się, proszę Państwa, że ja się położę. I może w kolejnym dniu byśmy znowu coś tam zrobili, no i może jakieś lepsze oferty właśnie na plastik będą. Idziemy zamknąć ten kontrakt. Zarobimy co nieco. I pyk. 50 punktów reputacji. Bardzo, bardzo miło i przyjemnie. Kładziemy się. Raporcik. No, niestety. Maszyna swoje kosztowała. Do plastiku. No, kukuryku, bardzo fajnie. Naszym tutaj miglancom zaraz ogarniemy robotę, tylko sprawdzę, czy może. Ej, kurde. No. Myślałem, że może ktoś tam ciekawy będzie. Dobra, Wiktoria, pokaż, co masz. 85 kilo. No to akurat plastik, cholera jasna, to bym wziął dla siebie. Tutaj jest papier. O, tutaj sporo plastiku, aż 91%, więc bardzo proszę, to jak najbardziej tak. Teraz dalej. Zobaczmy tutaj. Tu jest plastik. Ile kilo? 86. O kurczę, blade. A tutaj zobaczcie, ile metalu. 80 kilo. No przecież mi żaden miglans tego nie udźwignie. 98 kilo. Aha, zaczyna się. To są naprawdę bardzo, bardzo fajne te. No i co ja mam teraz z tym fantem zrobić? Wiecie co? 98% metalu. Dobra, zabieram się za to sam. Tutaj jest to przemieszane, ale waga jest intrygująca, więc bez negocjacji. Ja wiem, że co po niektórzy z Państwa będą na mnie źli, że bez negocjacji. Natomiast weźmy może, tutaj jeszcze 85 kilo, ale plastiku dużo, dobra, wezmę ja. I dla moich miglanców pyk. Pyk i pyk. No, nie wiem, jak ja to kuźwa zrobię, ale... Ale trzeba będzie. Także tak, drodzy Państwo, będzie cięcie, bo dzisiaj obiecałem produkcję plastikową. Znaczy, nie wiem, czy obiecałem, bo nie pamiętam, ale zróbmy tak. Już to wezmę na zasadzie takiej, że tam, gdzie budowa albo duże place... W miarę możliwości. Puść mnie. O kurde, puść mnie. To powysyłam ludzi, nie? Nie widzę tutaj budowy. Dobra. Leć po plastik, bo nie ma czasu. Ty, misiu, idziesz po... Kurczę, zawsze we mnie? Każdy jeden? Bierz to, ja te najcięższe.
Nie mam lepszych pracowników. A ty idź... no tutaj, no. Trudno. Ile mam czego? 40 kilo. Także nie wiem, jakby po 3 dniach stówę uzyskujecie. Ale tak, robimy cięcie, proszę Państwa. Ja to wszystko wybieram i wracam do Was, kiedy już to zostanie wybrane i będziemy mogli zająć się ofertami, kontraktami. O. Głównie na jakieś plastiki. Bo tego sporo będzie. Słuchajcie, zostało mi ostatnie zlecenie na 98 kilo. Oczywiście musiałem wrócić samochodem do tego, do bazy, żeby tam go rozładować, bo trzeba było miejsce zrobić. Natomiast no ja to uczyniłem i później udało mi się wrócić w teren, więc dalej tutaj ogarniam to wszystko. Ostatnie zleconko, tak? 98 kilo, które no sam zbieram, bo nie ma komu. To już są zbyt wielkie gabaryty, znaczy gabaryty, nie, sorry, zbyt duża waga, żeby moi zbieracze to mogli ogarnąć, żeby im zlecić taką pracę. No ale cóż, no. Zrobię, wrócę i będzie można sprawdzić kontrakty, ponieważ w tym odcinku na pewno coś będę chciał plastikowego wyprodukować. Zobaczymy, co będzie oczywiście, no bo to nie patrzyłem, więc nie wiem, jakie są oferty, ale mam nadzieję, że są jakieś fajne. Bo tutaj głównie na plastik liczę. Tego jeszcze nie robiliśmy. Takich endgame'owych, plastikowych tych towarów, nie? Dobrze, tutaj chyba już wszystko. Ja zignoruję ewentualne skrzyneczki, proszę Państwa, bo nie ma czasu. Wiecie co, ja tutaj coś widziałem, coś mi się z góry świeciło i... No, jo. No i teraz nie wiem. Jak dla mnie, to powinien być dedykowany klawisz, który podświetla te wszystkie śmieci, bo ja naprawdę już kuźwa tutaj, to, żeby coś zobaczyć. To... Dobra, to mamy ogarnięte. To niech idzie tam. No, było blisko. W jednej lokacji, słuchajcie, naszukałem się, bo był problem, słuchajcie, jednego szkła mi brakowało, żeby lokację zakończyć. I wyobraźcie sobie, że za drzwiami był wredny kuźwa słoik, który się skitrał. I dosyć długo się go naszukałem. Już miałem odpuścić lokację, ale się zawziąłem, mówię, nie no, kurczę, no nie. Tak, nie może być. Gdybym miał nagranie odpalone, pewnie bym odpuścił. Żeby nie marnować waszego czasu, ale że nie było odpalone, to się zawziąłem i... No i znalazłem ciula, kurczę, za drzwiami się schował. Dobrze. Lecimy dalej, słuchajcie, tutaj jest masa śmieci jakiejś. To pochowajmy to... do wora to, co możemy. Aha, już nie możemy. To tam bliżej ten worek wywalimy i te duże śmieci też. To się akurat do worka nie zmieści. A możesz iść do łóżka, ta, jasne. Tak ja w realu nawet nie idę, bo śmieci zbierą. Czy tu coś jest? Tu nie ma nic, ale gdzieś tam na górze pewnie coś jeszcze chyba będzie, nie? Sprawdźmy tu. Nie, tu jest wyzbierane. Czy to by oznaczało, że to już jest tyle? Byłoby fajnie. Bo byśmy wrócili na bazę.
Oj. Ogarnijmy to wszystko. No i bardzo ładnie. To była ostatnia lokacja, słuchajcie, cała w 100% zrobiona. Wracamy do fabryki. Tam oczywiście chłopaki opróżnią ciężarówkę, natomiast my możemy zobaczyć, jak wygląda kwestia kontraktów na oczywiście plastik. 417 kilo. Pięknie. Tu nic nie było przetwarzane jeszcze, czyli to, co przywiozłem ja plus to, co przywieźli zbieracze, to czeka tutaj właśnie na tę partię, którą teraz żeśmy przytachali, tak żeby można było tutaj wszystko razem przetworzyć. Zobaczmy, co jest ciekawego. Patrzcie, no to zostało, tak? Ale tutaj mamy plastikowe rury. Mhm. Fajnie. Fajnie. A tutaj ekoblend? No ci chcą granulat, ale ja już granulat mam przetworzony. Natomiast tu mamy, proszę Państwa, tutaj mamy bardzo ciekawe zlecenie. Mamy zapotrzebowanie na 30 kartonów plus 30 plastikowych pudełek. Fajnie. I tu mam jeszcze Earthwise, plastikowe rury. Aha, i kable, tak? I metalowe rury. No dobrze, ja bym się może zajął tym, bo to jest ciekawe zlecenie. Także tak, zobaczmy przede wszystkim papier, bo tutaj to była bryndza troszeczkę. Chłopcy jeszcze tam rozładowują. Jak my tutaj stoimy? 30 kartonów tam było, prawda? 60 kilo potrzebujemy. A tutaj co się dzieje? No tutaj się dzieje bardzo fajnie, bo możemy to przetworzyć, tak? Tu nie ma już nic. Więc dobrze, ja robię te rolki. Zróbmy tam 65, a 66? 132. To 67, proszę. 134, akurat. Elegancko. 67, a my potrzebujemy 60. No, fajnie, nie? Tylko teraz tak, czy jesteśmy w stanie to jakoś fajnie wynegocjować? Targuj się. Zacznę od 10 tysięcy. No, ładnie podniósł. To teraz 9 tysięcy. Aj no, 9 tysięcy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. 8 tysięcy. No, szóstka to i tak fajnie, przy cenie rynkowej 470, więc to akceptujemy i teraz idziemy robić. Czyli tak, potrzebujemy 30 kartonów, kartony, 30, pyk i włącz. I dodatkowo plastikowe pudełko, to będzie to, też 30. Także robimy podwójne zlecenie, ale za fajną kasę. Synu. Dobra, tutaj się 12 tego zmieści. Zamarkujmy to. Czyli trochę tego będzie. Ale fajne, nie? Fajne te pudełeczka. Dobrze. Lecimy dalej. To już też można zamarkować. Okej, okay, i to już też można zamarkować. I teraz
lecimy z plastikowymi pudełkami. 28 takich plastikowych pudełek tutaj wchodzi. Dobrze, to zamarkujmy. Jeszcze jedna paleta na dwie sztuki dosłownie. Nie zmieściło się. I to też. Także robot nam to za chwilę wszystko przetransportujemy. Będziemy zarobieni na kwotę 6 tysięcy, więc bardzo fajnie. I możemy przejrzeć, co tam jeszcze ciekawego by się znalazło. Okej, no mamy to zamówienie tutaj. Earthwise, kable. Metalowa rura. Plastikowa rura. Można to zrobić. Można to zrobić. Najpierw... co do licha? Czy ja muszę być na... Aha, ja muszę być dokładnie na tej firmie, która mi to zleciła. Dobra. Czyli to nie jest tak, że to są ogólnie przyjęte zamówienia, tylko muszę być konkretnie na danej firmie. Dobra. Dostawa. Bardzo fajnie. I teraz co dalej? Czy oni coś tutaj jeszcze mają ciekawego? No, niekoniecznie. Ale plastikowe rury... 2730 to cena rynkowa, natomiast 3801 oni nam proponują. Metalowa rura, to wiecie co? 30 i 30. Zobaczmy, ile my mamy metalu właściwie. Czy my tam coś mamy tutaj do przetworzenia? No mamy. No mamy, ale wiecie co? Może byśmy, bo czekajcie, bo chłopaki nie przetworzyli jeszcze tutaj tego, co mamy, więc może byśmy im zlecili właśnie przetworzenie. Sortuj odpady. Ile czego będzie, nie? $75, $150, $164, $91 i $147. Ja ten metal wrzucę do przetworzenia. Niech się tam robi. Dobra. 100 i 47. I pyk. Dobra. I jak to się przetworzy, to później tam wszystko będziemy robić. Natomiast kable... Mam 26. Mógłbym w to wejść. Dobra, na razie niech mi robią setkę, wiecie? Niech mi robią setkę. Aha, bo to się samo, dobrze. A my chodźmy negocjować. Chociaż kable, czy może... Nie, wiecie co, może te metalowe rury. No, metalowe rury jednak. Tu jest dużo większa kwota. Zacznijmy w takim razie 9 tysięcy. Zobaczymy, jak oni tam będą szaleć. No to dobrze, szaleją. To 8 tysięcy. Ładnie. To my 7 tysięcy. I to już jest koniec szaleństwa. Dobrze, a ja bym jeszcze plastikowe rury chciał wynegocjować. Zobaczmy. I weźmy tutaj 8 tysięcy. Niech oni się wykażą. Dobra. To my 7 tysięcy w takim razie. To my 6 tysięcy. No, twarde negocjacje są. To my 5 tysięcy. I co?
No i też dalej nie polecimy. To i to zaakceptuj. A zatem mamy dwa zamówienia tutaj. 30 metrowych rur plus 30 plastikowych rur. No to idziemy. Zacznijmy od plastikowych. Plastikowa rura. 30, 82,5. No, proszę bardzo. O, teraz się samo nie włącza. Dobrze, czy tu się coś plastikowego robi? Nie. A mogłoby. A mogłoby. W każdym razie tutaj rurki już się tam cisną, a my tu możemy... Co my tu możemy robić? Się sztabki robią, tak? No i teraz gładko przechodzą. Metalowa rura to będzie... To będzie to. My potrzebujemy tego zrobić także 30, 75 kg, proszę bardzo. A, i to już się samo robi. To nie wiem, od czego to zależy. Proszę Państwa, proponuję, żeby może powrzucać resztę tych surowców. No i tak się teraz tworzy, w związku z tym mamy chwilę czasu, tak? 164 plastiku. Bardzo fajnie. To już się zrobiło? O. Szybko. To jak tu jesteśmy, to weźmy paletę, poukładajmy. Akurat jedna paleta tutaj będzie, więc bardzo fajnie. Zamarkujmy. Robot niech to zawiezie. Natomiast my w międzyczasie możemy przynieść kolejne rzeczy do przetworzenia. 150 kg papieru to też się przyda na jakieś gazety, nie gazety, inne tam pierdoły. Dobra. Będzie tak, 100 i dodatkowo jeszcze 50 i niech się robi. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o szkło, przynieśliśmy szkło? No przynieśliśmy. Dobra. 91. Widzę, że z jakichś powodów tego nie puściłem, ale powodów tylko mnie znanych. Dobra, to już się zrobiło. A tu jeszcze plastik chyba nie został puszczony, nie? A no właśnie. Czyli to będzie tak. 65, tak, na odmiany i 100. I pstryk. Dobrze. I bierzemy kolejną paletę i tym razem poukładamy te metalowe rury. 50 tutaj wejdzie, więc też jedna paleta do klienta poleci. Proszę, markuj. Robot nam to weźmie i na magazyn zawiezie. Ktoś tam z Państwa napisał rumba dla palet. No tak, rzeczywiście on tak wygląda, jak taki robot rumba. Dobra, to możemy już zamknąć to zlecenie. Dostawa, elegancko. No fajnie tutaj poszło to wszystko. No i jeszcze. No tu mało poszło tego. No i tych kabli nie chcę. Co tam jeszcze? EcoBlend to już żeśmy robili, słuchajcie. Natomiast popatrzmy dalej. Metal Mines. Kolejne jakieś rury. Tutaj jest połączone zlecenie, ale to mi się za bardzo chyba nie opłaca. Tym bardziej, że to prasowany metal, którego i tak nie posiadamy. Szklane butelki. No nie wiem. To bym mógł jeszcze rury robić, nie? Ale na razie odpuszczę ten temat, słuchajcie. Na razie odpuszczę ten temat. Weźmy jeszcze drewno. O. Do zmielenia. Natomiast fajna kwota. Prawie 30 tysięcy, słuchajcie. To sporo jest.
więc no, coraz lepiej, bardzo mnie się to podoba. Dzięki wielkie za obejrzenie materiału, zostawcie łapki w górę, zostawcie suby, sekcja komentarzy oczywiście zawsze należy do Was, trzymajcie się i do zobaczenia, pa, pa.